wreszcie w KSW, mówię wreszcie, bo wydaje mi się, że mogliśmy tutaj wcześniej. Witam serdecznie wszystkich. No tak, ja też się cieszę, że w końcu, że tak powiem, to nastąpiło, tak? Co prawda szkoda, że po takiej długiej mojej przerwie nieobecności w klatce, ale udało się teraz i jakby bardzo się z tego cieszę. Może przypomnij fanom, z czego ta nieobecność wynikała? No generalnie to z kontuzji kręgosłupa, kolana. Jakby to spowodowało, że to mój powrót z biegiem czasu gdzieś tam się oddalał, tak? I jakby no to było najgłówniejszym czynnikiem tego, że nie startowałam. A kiedy padł pomysł, żeby zawalczyć właśnie na KSW? Kiedy padł pomysł? Znaczy pomysł generalnie rodził się dużo, dużo wcześniej, tylko po prostu jakby podejrzewam, że był to kłopot przebicia się tutaj, tak? Teraz podpisaliśmy też umowę z nowym menadżerem, że tak powiem. Jakby on też pcha to wszystko do przodu i dzięki temu również się udało to, że mogłam tutaj dzisiaj być. Gorąco można było odczuć pomiędzy wami na ważeniu. Czy jest jakaś między wami taka zła krew? Z czego to wynika? Nie, nie ma. W ogóle wynika to z związku chyba z mojej przeciwniczki nastawienia, bo ja generalnie na wszystko to jest na luz i mnie to nie robi, co ona robi. No ale skoro próbowałam je gdzieś tam przepchnąć swoją głową, no to, że tak powiem, nie będę stała, tak? Tyle. Tyle. Ja nie mam nic do nikogo. Wiele osób mówi, że Karolina może wygrać przez zapasy. A co ty o tym sądzisz? Okej, no to niech próbuje. Niech próbuje. Czyli rozumiem, że jesteś na to gotowa? Jestem na wszystko gotowa. A na to, że nie walczyłaś przez 2,5 roku? To dla mnie nie ma znaczenia, że nie walczyłam. Na zasadzie takiej, że nie walczyłam, dla mnie nie ma to problemu. Absolutnie żadnego, bo ja cały czas byłam gdzieś tam w treningu, jakieś te sparingi były i tak dalej. Absolutnie nie. Więc jakby no nie obawiam się. No wiadomo, lekki stres jest związany z tym, że jakby wychodzę z powrotem do klatki, to jest zupełnie co innego niż sparingi, ale to jest tyle. Ale żebym ja się obawiała kogoś takiego jak, nie wiem, Karolina, tak? No to nie. Twoja nie, przeciwniczka no powiedziała, że w ogóle nie zna ciebie, nie kojarzyła ciebie jako zawodniczki. No to uważasz, że to jest taka właśnie ignorancja, czy bardziej takie właśnie niepodważanie twoich umiejętności? Jak się do takiego właśnie podejścia odniesiesz? Znaczy myślę sobie, że próbuję gdzieś tutaj zagrać psychologicznie i tak dalej. No mnie to nie robi. Po prostu no tak podejrzewam, że robi z siebie pośmiewisko, bo na dobrą sprawę jej klubowiczki mnie znają, trenerzy mnie znają, no to pani Iksińska mnie nie zna. Słabe, ale generalnie no co mnie to? Tak, ja nie pamiętała się imienia przed chwilą. To było celowe. Czyli wszystko jasne, byłaś gwiazdą Ladies Fight Night, chcesz być twarzą KSW, gwiazdą KSW? Chciałabym być, jasne, czemu nie, jakby dążę do tego. Nie wiadomo jak rozwinie się dalej dywizja oczywiście kobiet w KSW, no bo wiadomo jest z tym różnie, ale jakby no chciałabym być, nie? Do tego będę dążyć. To co, jutro kończymy walkę przed czasem? Może i taki jest plan, zobaczymy. A jaki jest wymarzony scenariusz, jeżeli nie możesz zdradzić planu? Przecież wam nic nie powiem. O scenariusz pytam wymarzony. O scenariusz będziemy się bić! I to będziemy się mocno bić! Okej. Dzięki śliczne. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Dzięki.